Nasza szkoła w zeszłym roku obchodziła swoje stulecie. Jest jedna z najstarszych placówek w mieście Oświęcim i dzisiaj organizujemy Dzień Otwarty. Chcieliśmy zaprosić na ten dzień, udało nam się zaprosić uczniów klas szóstych, jak również w czasie popołudniowym ich rodziców. Chcemy poprzez ten Dzień Otwarty przybliżyć im naszą szkołę, naszą działalność. Chcemy zapoznać ich z ofertą na rok przyszły, ponieważ w przyszłym roku szkolnym, już od września, otwieramy jako pierwsi w Oświęcimiu klasę klasyczną dla uczniów gimnazjum. Jest to klasa z poszerzonym programem historii sztuki, logiki i językiem łacińskim. Dużą popularnością podczas tego dnia otwartego cieszy się karaoke w języku angielskim. Chodzimy tutaj po różnych klasach i nauczyciele przedstawiają oferty uczniom. My jesteśmy uczestniczkami kółka teatralnego naszej szkoły i tutaj pani nas poprosiła, żebyśmy pomogły przedstawić efekt naszej pracy. I tutaj przedstawiamy właśnie żywioły. Ja mam jedną z osób, Heraklita. I każda ma innego i mamy się starać pokazać, jak tutaj pracujemy na zajęciach. Wystawiamy różne sztuki dla na przykład jasełka albo zwykłą sztukę, którą pani nam, że tak powiem, pomoże zagrać. Możemy w tych sztukach śpiewać, tańczyć, rozwijać swoje umiejętności, zdolności i rozwijać przede wszystkim swój talent. Co ma wasze gimnazjum takiego wyjątkowego, czym moglibyście się pochwalić? No myślę, że osiągnięciami sportowymi. Mamy tutaj klasy o profilach sportowych, to piłkarze, hokeiści. Na pewno mamy się czym popisać. A czy to jest bardzo popularny sport wśród dziewczyn? Czy wśród dziewczyn coraz bardziej popularny, bo coraz więcej dziewczynek przychodzi na mini hokej. Także promuje się ten hokej wśród dziewczyn, nie? Na razie w gimnazjum są tylko trzy hokeistki, ale myślę, że z roku na rok będzie ich coraz więcej. Czy już zdecydowaliście, że przyjdziecie tutaj się uczyć? No bardzo fajna. Dobra. No i no, zachęca, żeby przyjść. A co dzisiaj widzieliście w takim razie? Salę do informatyki jest bardzo fajnie, układaliśmy tam obrazki, malowaliśmy tam też. Co wspominasz najlepiej z tego okresu? Najlepiej? No fajnie, wiesz, ja też byłem niegrzecznym chłopczykiem, jeśli można było powiedzieć, nie byłem ideałem, ale skończyłem tą szkołę, ale to było kupę lat temu i było kapitalnie. Co nauczyciel powiedział, to tak miało być. Tak, jakbym matkę własną słyszał, nic dodać, nic ujęć. Z tą szkołą wiąże mnie nie tylko 7 lat mojego życia, ale także wiele lat życia, nauki moich dzieci, bratanków. Mieszkamy tu wprawdzie niedaleko, ale cała moja rodzina, łącznie z wnukami, kiedyś uczęszczała do tej szkoły. Bo tutaj już podśpiewałem na muzycznym, to była lekcja muzyczna, jeśli można powiedzieć. Uczyła mnie taka pani, już nie pamiętam. I powiedziała mi, że kiedyś, może będę dobrze śpiewał. Ta szkoła ma tradycję, którą należałoby kultywować. To jest tradycja powiązania z historią tego miasta, tradycja tolerancji. Ta szkoła była wielowyznaniowa. Dokładnie naprzeciwko, gdzie kamera filmuje salę numer 9, była sala szkolna, do której pierwszy raz przyszedłem. Klasa pierwsza B. Podłogi były czarne, z desek, nasączane olejem. Chodziliśmy nie tylko w butach, ale czasami, zwłaszcza w lecie, wielu chodziło boso. Takie były ubogie czasy. Ale ta szkoła była dla nas domem. Zachęca mnie tutaj przyjść, miałam do dwójki, no ale zdecydowałam, że raczej tutaj przyjdę.